W dniu 16 czerwca w Radziechowach odbył się piknik średniowieczny Duchy Przeszłości na boisku sportowym GKS. Mieliśmy przyjemność pełnienia obowiązku wolontariusza związanego z dokumentowaniem wydarzeń na wyżej wymienionym evencie. W dniu tym pod budynkiem Urzędu Gminy Radziechowy Wieprz została zbudowana wioska historyczna, której główną atrakcją była drużyna Południe zajmująca się na co dzień rekonstrukcją wydarzeń historycznych. W tym filmie chcielibyśmy zaprezentować Wam wszystkie atrakcje, które były przez nich zorganizowane. Zapraszamy do oglądania. Na początku jarl drużyny Południa zaprezentował uzbrojenie, którego używali Wikingowie i Słowianie. Witam serdecznie ponownie. Tak jak już wspominałem, nazywamy się Drużyna Południe, jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznych i chciałbym na początek powiedzieć, czym jest ta rekonstrukcja historyczna. No i ten taki właśnie ruch historyczny polega na tym, że ludzie zainteresowani historią i dziejami dawnymi próbują zrekonstruować całe życie od kultury materialnej, właśnie stroje, uzbrojenie, do kultury duchowej, kultury życia codziennego. I właśnie my w ten sposób próbujemy zrekonstruować ludy słowiańskie i wikińskie. Jest to przekrój wieków od IX do XI wieku. Działamy w Żywcu. No i działamy prężnie, można powiedzieć. I chciałbym tu zaprosić moją drużynę. Możecie nawet oklaskami przywitać drużynę, będzie im miło, nie będą się wstydzić. Chciałbym opowiedzieć trochę o tych Słowianach, Wikingach. Słowianie, tak nazywały się ludy, które zamieszkiwały tereny środkowej Europy, tereny Polski, tereny Rusi, tereny tak, tych wszystkich okolicznych nam i sąsiednich krajów. Były to ludy, które właśnie najbardziej zasłynęły z tego u nas, że z połączenia kilku takich ludów słowiańskich powstało nasze państwo, Rzeczpospolita. Wikingowie zamieszkiwali tereny Skandynawii, czyli dzisiejsza Dania, Szwecja, Norwegia. I tutaj dwie ciekawostki. Z Rusi też pochodzili Wikingowie. Ruś to też Skandynawia, oczywiście tam północ Rusi. I pochodzili również Wikingowie z Polski. W Polsce mamy na Wolinie gród wikiński, tam działali jąż Wikingowie. Prawdziwi Wikingowie pochodzący z Polski, oni naprawdę przywędrowali do nas, zmieszali się ze Słowianami, ale również byli Wikingami. Używali kodeksów wikińskich, zwoływali thingi, czyli takie zebrania. Cała kultura była słowiańsko-wikińska. I takich jąż Wikingów też mamy z Polski, mamy Wikingów z Norwegii, mamy Wikingów ze Szwecji. Każdy może odtworzyć u nas ludy, które wtedy występowały. Po przemówieniu można było spróbować swoich sił w rzucaniu oszczepem. Strzelaniu z łuku. Można było wziąć udział w warsztatach ceramicznych, czerpania papieru, plecenia wianków i tkania krajek. Można było również posmakować średniowiecznych przysmaków z kociołka, takich jak kasza z miodem i rodzynkami, oraz przyrządzić własną kiełbasę przy ognisku. Pomiędzy tymi atrakcjami zorganizowane zostały pokazy walk rycerskich. Tańców średniowiecznych.
a na sam koniec Fire Show. Piknik ten był jednym z najciekawszych i najlepiej zorganizowanych wydarzeń tego roku w naszej miejscowości. Atmosfera, która tam panowała, świetnie odzwierciedlała średniowieczny klimat. Dziękujemy organizatorom za dostarczenie nam wielu niezapomnianych wrażeń i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego przedsięwzięcia. Dziękujemy za uwagę i obejrzenie naszego materiału.